Ja jestem głęboko przekonany, że będzie pełen stadion, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, nasi kibice szczególnie uwielbiają kupowanie biletów w ostatniej chwili. To jest po pierwsze. Po drugie, mówiąc tak uczciwie, poza tym, co się wczoraj w dzienniku ukazało, po wiadomościach głównych, była piękna promocja, tego meczu. Tak na dobrą sprawę w mediach za bardzo się nie mówi i nie pisze. Mam nadzieję, i tutaj szczególnie chciałem Was o to gorąco, serdecznie poprosić, żebyście byli Państwo zwracali uwagę na to, że ten mecz Polska reszta świata to jest tak trochę ponad nawet regionalny. Nie wszyscy wiedzą o tym, że po raz pierwszy trenerem reszty świata będzie legenda tego sportu, sześciokrotny mistrz świata, Tony Rickardson, który przyjeżdża do Gorzowa, jakby powiedzieć, z podwójnym sentymentem. Po pierwsze, chciał się sprawdzić jako trener reprezentacji i wiem, dostałem takie informacje ze Szwecji, że bardzo dumny jest z tej propozycji, a po drugie, on tutaj jeździł. W związku z tym jest kilka wątków, których istotnych, można powiedzieć, które można byłoby pokazywać. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Zależy mi na tym, żeby był pełen stadion. Zależy mi na tym, dlatego że zaprosiłem w sobotę grupę ludzi, z którymi się będę żegnał, już w innym anturażu i nie będę obchodził stadionu, tylko będę się żegnał na miejscach VIP-owskich, gdyż przyjedzie dużo firm, nawet giełdowych, znanym w kraju, za granicą i będę ich osobiście prosił o to, żeby nie tylko, że nie zostawiali klubu, ale wręcz odwrotnie, będę ich prosił o to, żeby jeszcze bardziej wzmocnić, jakby to powiedzieć, ekonomię tego klubu. Specjalnie uczulę moich zawodników, aby nie lekceważyli tego meczu, bo ponieważ w tamtym roku byliśmy też głównym faworytem i skończyło się na porażce, także oni będą chcieli na pewno zmazać tą plamę z Tarnowa i pojechać dobry mecz w Gorzowie, ale z takiej analizy wstępnej, jak jechał Kasprzak, jechał Jensen w zeszłym sezonie, to widać, że pasuje im ten tor, także nasi zawodnicy powinni dołożyć i wiele punktów i powinniśmy wyjść z tego meczu zwycięsko. Ale spokojnie, ostrożnie, jedziemy skoncentrowani i nie lekceważymy rywala w ogóle.